So one, the private stories? No, yes, the private. Ta wystawa to jest spełnienie moich, naszych marzeń. My myśleliśmy o tym, żeby zrobić tę wystawę już bardzo, bardzo wiele lat temu. Wydawało się to absolutnie abstrakcyjne, niemożliwe, wręcz surrealistyczne, ale z konsekwencją, pamiętając o tym, że trzeba próbować realizować swoje marzenia, trzeba robić wszystko, żeby udowodnić, że one są realne. Dotarliśmy do właścicieli kolekcji Frida Kahlo, podjęliśmy rozmowy i okazało się, że to jest możliwe, że Frida Kahlo może być zaprezentowana tutaj w Poznańskim Zamku, w Centrum Kultury Zamek. Oh, it's a long time ago that I started to be interested in Frida Kahlo's art. I was a young student, 1977, and I had to earn my studies and my living, and I did that by doing translations, because I lived in Mexico at that time and did my research on Mexican graphic art. So I found this little book, first book on Frida Kahlo, published by Raquel Tibol, and I translated that, found the biography very interesting. I have never heard of Frida Kahlo before. So after I translated this small biography, I thought I wanted to know what has this woman painted. And I started to work on the catalogue raisonné of Frida Kahlo. That one was finally published in 1988. And that way I found all these paintings. The catalogue raisonné was 240 paintings, works by Frida Kahlo at that time. And after I did that, I was really tired of Frida Kahlo. I thought, horrible paintings, they looked so cruel, some of them to me. I had small children at that time, and I didn't want to work more into the paintings because I did not really understand them from the beginning. I had a long break of 10 years, 15 years of not working on Frida, and then retook it, and all of a sudden I started to understand her paintings. And that makes it so much more interesting now to see all the double meanings and the things that are behind her paintings. So I'm still interested in her. Barwne życie Fridy i jej niezwykła twórczość w pewien sposób wymuszają to, żeby ten program edukacyjny był bardzo rozbudowany i wielowątkowy. Chodzi o wielowątkowość nie tylko tematyczną, ale także różnorodność aktywności, które będziemy podejmować. Będziemy mówić o sztuce Fridy, o sztuce meksykańskiej, ale także o kulturze Meksyku, bo Frida, Diego i ich całe środowisko artystyczne rzeczywiście każą myśleć bardzo, bardzo szeroko. Okay. Super. Yeah.